Naszym gościem jest Jakub Zajączkowski, muzyk, wokalista, autor tekstów, a obecnie również uczestnik dziesiątej edycji programu telewizyjnego The Voice of Poland. Dzień dobry, Kubo, witamy Cię. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo serdecznie za nami odcinek z Twoim udziałem. To były przesłuchania w ciemno. Zaczarowałeś jurorów, sprawiłeś, że wszyscy się odwrócili podczas Twojego występu. Powiedz. Jakie emocje tobie towarzyszyły podczas tego nagrania? No i również co czułeś, oglądając siebie w telewizji? Biorąc pod uwagę to, że to był mój pierwszy występ w The Voice of Poland i to już w edycji, która jest edycją jubileuszową. Emocje były największe dotychczas, które odczułem w swoim życiu. Bo tak naprawdę przy nagraniach nie dość, że było wielkie zmęczenie bo to jest naprawdę kawał roboty nagrać te wszystkie odcinki to z drugiej strony sam stres wywoływał bardzo duże zmęczenie organizmu i naprawdę uwierzcie mi, że po tylu godzinach spędzonych w studio tam, ciężko jest zaśpiewać piosenkę na 100%. I każdy z nas, każdy z uczestników na pewno to odczuwał tak samo jak ja. A jeśli chodzi o samo oglądanie siebie już w odbiornikach telewizyjnych na luzie. E, to już raczej na luzie, tak. Wiedziałem, co tam się wydarzyło, bałem się raczej tego, jak to będzie wyglądało w telewizji. Mhm. A jak śpiewałeś, to wyczekiwałeś, kiedy ktoś się odwróci, miałeś to pytanie w głowie? Czy o tym się w ogóle nie myśli? I jak się ogląda program? To wydaje się, że każdy z uczestników mm -hmm. y, szuka tego tak. wzroku jurora czeka i czeka na to, a, aż mm -hmm. ktoś się odwróci. Uwierzcie mi, że nie ma na to czasu. Są inne myśli w głowie, są takie myśli w głowie, żeby zaśpiewać na 100% i dać siebie wszystko. Y, przynajmniej ja nie myślałem o tym, czy ktoś się odwróci. Tym bardziej. Yy... Myślałem i wydawało mi się, że to nie wszystkie fotele odwróciły się na tym wykonie, a jednak okazało się, że wszyscy jurorzy, piątka jurorów, czyli cztery fotele w tym, w tym wypadku, odwrócili się na moim wykonie. Także to jest dla mnie ogromny sukces, jeden z największych w moim życiu. No i miałeś wybór, z kim chcesz iść dalej, z kim chcesz pracować. Michał, szpak, to było dla ciebie oczywiste? Nie do końca oczywiste, z tego względu, że to było 50 na 50. Ja już troszkę wcześniej wiedziałem, kto będzie zasiadał yy, yy, w fotelu, yy, wiedziałem, jakie osobistości będą tam, yy, będą nas oceniały. Yy, Kamil Bednarek, trochę nie moja bajka, z tego względu, że dużo piosenek reggae śpiewa, jakby nie mój klimat muzyczny. Margaret, bardzo nowocześnie i, i, i raczej, jak ja to nazywam, różowo, to też nie, trochę nie mój klimat. Jestem takim yy, zatwardziałym bluesmenem yy, i rockmenem i zawsze w takiej muzyce przesiadywałem. Więc wydawałoby się, że jasnym wyborem byłby Thompson i Baron, czyli chłopaki za Frumental. I stąd w dodatku. Bardzo duże zdziwienie, dokładnie, bardzo duże zdziwienie całej mojej rodziny, grona przyjaciół, że akurat mi szpak, yy, ale to był taki wybór 50 na 50. Rock'n'roll i rozsądek. Mm -hmm. Rock'n'rolla w swoim życiu yy, użyłem już bardzo, bardzo dużo, więc jakby poruszam się już pewnie po tej sferze muzycznej. Jeśli chodzi o Michała Szpaka, yy, to raczej. Dlatego padł wybór na niego, bo chciałem spróbować czegoś nowego. Nauczyć się nowych, jakby tam, y, horyzontów muzycznych i myślę, że, że tak to będzie wyglądało. No to jesteśmy bardzo ciekawi tej współpracy. Będziemy oglądać, śledzić i mocno trzymać za ciebie kciuki. Do czego ci jest ten program potrzebny? Trudno mówić o tym, do czego jest potrzebny. Yy, z tego względu, że że wiele osób idzie do programu po to, żeby znaleźć odnaleźć może swoją drogę do marzeń. Większość z uczestników wie już jak te marzenia mają wyglądać i idą do tego programu, aby pokazać co potrafią i żeby jakoś to pomogło im w dążeniu do tych swoich marzeń. Ja w kilku programach już w swoim życiu byłem, próbowałem, próbowałem Raczej w sferze rokowo-blusowej rocko e, w tych programach e, odnaleźć siebie i swoją drogę muzyczną. E, do, do The Voice of Poland poszedłem po to, żeby zobaczyć, czy jeszcze na coś mnie stać, bo miałem dużą przerwę, jeśli chodzi o występowanie w programach takich muzycznych to było historie sprzed kilku lat. Do The Voice of Poland, do pójścia do tego programu, e, namówiła mnie moja dziewczyna Klaudia. Yy, ona była tą taką szpileczką, która pchnęła mnie w tą stronę. Yy, jakby decyzja, decyzja była wcześniej podjęta, tylko nie było może nie do końca czasu, yy, nie do końca chęci, ale raczej takiej odwagi, żeby jednak pójść, spróbować i zaryzykować. Yy, tym bardziej, że no, pracuję na etacie. Mus, musia, musiałem jakby yy, na chwilkę odstawić ten, te swoje życie prywatne i, i, i życie yy, zawodowe yy, na poczet tego, żeby zobaczyć, czy może się uda. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Wcześniej brałeś udział w programie Szansa na sukces. Jesteś laureatem tego programu, Zgadanie. także w Must Be the Music. Czy po udziale w tych telewizyjnych programach coś się zadziało w Twoim życiu muzycznym? Po szansie na sukces, yy, akurat nie. Z tego względu, że to był ostatni sezon, yy, ponieważ. ponieważ Y, schodził z ekranów y, telewizorów y, ten program muzyczny i nie było sali kongresowej, gdzie jak wiadomo mm -hmm. wszyscy laureaci dopiero tam pokazują, y, pokazują swój kunszt muzyczny i tam zdobywają jakby kontakty muzyczne i, i jakieś możliwości do tego, żeby zaistnieć. Więc po szansie na sukces, troszkę tak wiadomo, dużo osób to, to oglądało i, i jakby dużo osób się potem odezwało z bardzo pozytywnymi komentarzami y, w moim kierunku. And must be the music już bardziej. Must be the music jest takim programem, w którym... Y, nie do końca mówią Ci, co masz robić. W sensie, że jest tam wolna ręka. Wchodzisz do programu i pokazujesz totalnie siebie. Nikt Ci nie pomaga, nikt ci nie szkoli, nikt Ci nie udziela warsztatów, nikt nie mówi Ci, jak masz wyglądać, nikt nie mówi Ci nic, tylko mówią Ci, masz być na tą i na tę godzinę, nagrywamy program. The Voice of Poland jest o tyle lepszy, że tam mamy warsztaty wokalne. Mamy ludzi, którzy nam mówią jak fajnie wyglądać. Mamy ludzi, którzy mówią nam jaka piosenka pasuje do nas najbardziej i ludzi, którzy nam pomagają tą piosenkę przygotować. Więc jakby mamy tam ogromną pomoc do tego, żeby pokazać pełną klasę, pełen kunszt muzyczny i to co siedzi głęboko w nas. Traktujesz ten program trochę jak trampolinę do kariery muzycznej? Poniekąd tak. Wiadomo, to jest program, który ma bardzo dużą oglądalność i to jest jeden z najlepszych polskich programów. Y, polskich programów. Mm -hmm. Nie można tak powiedzieć, bo to jest polska edycja, ale jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów telewizyjnych na świecie. I myślę, że ten program daje największe szanse w tym momencie, żeby zaistnieć. Jest wielu znanych artystów, którzy może nie to, że dotarli do finału, ale po prostu uczestniczyli w nim na przykład Sarsa, która jest teraz bardzo popularna, ale w którymś momencie musiała ze względów zdrowotnych zrezygnować z tego programu. Ale nie wiem, czy pamiętasz, siódmą edycję The Voice of Poland wygrał Mateusz Grędziński z Ornety. Obecnie ja nie wiem, co się u niego dzieje. Nie ma go w telewizji, nie ma go w mediach. Jak myślisz, dlaczego jednym się udaje, a innym nie? W Polsce utalentowanych ludzi jest mnóstwo. Widzimy to właśnie po tego typu programach. Dokładnie, na castingi przychodzi tysiące osób. Jeśli chodzi o y, tych ludzi, którzy są już pokazywani w telewizji, ja jestem tego zdania, że to nie jest tak, że jeżeli dojdziesz do finału, masz pewną karierę. Bo tak naprawdę każdy z nas jest tylko człowiekiem i, i wydarzają się gdzieś tam pomiędzy różne, różne sytuacje, które wpływają na, na, na tą naszą muzykę, wpływają na to, co się później dzieje. Yy, Mateusz Grędziński może teraz o nim nie słychać, ale na pewno gdzieś tam się muzycznie jeszcze w, w, swojej, w swojej sferze porusza. Yy, nie wszyscy, którzy byli w finale. O nich teraz słychać, ale słyszałem o tym, że wiele ludzi, którzy po prostu byli w tym programie, w tym momencie robią wielkie kariery muzyczne, bo wystarczy trafić na człowieka, który się tobą zaopiekuje, pokaże ci, słuchaj, stary. Jesteś dobry w tym, i ja chciałbym Cię widzieć na ekranach największych odbiorników i największych telewizji w Polsce, właśnie w takiej muzyce, bo tego brak jest w tym momencie. Trzeba trafić w ten moment. To jest według mnie cała prawda o tym wszystkim. Jak zrobić karierę w Polsce? Myślisz, że będziesz umiał wykorzystać swoją obecność w tym programie? Staram się jak najmocniej. Udzielam się teraz medialnie z tego względu, że. Mam już konta na Facebooku po, po zakładany, jeśli chodzi do Voice of Poland, konta na Instagramie. Mamy tam kontakt z ludźmi. Naprawdę ogromna ilość y, osób pisze do nas prywatne wiadomości, na które staramy się odpisywać w miarę swoich możliwości i y, wolnego czasu. Y, jedyne, co jest y, takim, jakby punktem y, zaczepienia po emisji pierwszego odcinka, to jest wydanie chyba swojego singla, bo jednak jeśli ludzie usłyszą cię w twoim repertuarze, będą wiedzieli, kim tak naprawdę jesteś. Bo wiadomo, tam śpiewamy covery, nie śpiewamy swoich utworów. Tutaj, jeżeli wydamy swój singiel, ludzie zobaczą nas ze strony takiej, którą mogą oglądać przez, przez dłuższy okres czasu. I właśnie ja do tego dążę. W tym momencie podjąłem współpracę e, z bardzo fajnym e, producentem z Grudziądza, z Pawłem Szulcem. Serdecznie pozdrawiam e, z Pure Sound Music Workshop. E, mamy już praktycznie skończony utwór. Wystarczy tylko dopieścić tekst, dopieścić linię melodyczną, nagrać piękny obrazek, ładnie to wszystko skomponować i będziemy wypuszczać tego singla. Rok gra ci w duszy, w sercu? Muzyka Rokowa? Do Mój tata nauczył mnie grać na gitarze, on zaszczepił we mnie jakby tą muzykę rockowo-bluesową, kiedyś innej muzyki się nie robiło, nie słuchało się muzyki, może się słuchało muzykę popową, ale nie w takim przekroju, w jakim teraz ona występuje. Więcej było tego rocka, wiadomo, oni słuchali kaset, uczyli się grać i, mhm. i śpiewać muzykę z kaset, nagrywali na kasety, nagrywali tą muzykę na setkę tak zwaną, więc jakby tata zaszczepił we mnie takiego prawdziwego rock'n'rolla, którego do dzisiaj odczuwam. Śpiewałeś w zespole Epopowa Kula. Powiedz, co muzycznie się dzieje u Ciebie poza programem telewizyjnym? Można Ciebie gdzieś zobaczyć? Usłyszeć jeszcze? W, w, tym, momencie, mm -hmm. w tym momencie nie posiadam zespołu. Raczej skupiłem się na tworzeniu własnej y, autorskiej muzyki. Y, oczywiście taki zespół będzie, y, mm -hmm. y, jeżeli zrobię materiał, który ten zespół może grać. Ale raczej będzie to projekt Jakub Zajnczkowski, tak po prostu. Mm -hmm. y, jesteś samoukiem muzycznym? Tak. Nigdy w swoim życiu, i to mówię szczerze, mm -hmm. nie byłem ani na jednej lekcji wokalnej. No to talent, talent masz w sobie. I ten gruz w głosie, jak powiedział Kamil, Kamil Bednarek. Tak. Gruz w głosie. Ale też sobie zagrasz na gitarze, prawda? Oczywiście, że tak. Gram mm -hmm. akustyczne koncerty w Olsztynie, yy, także serdecznie zapraszam, jeżeli będziecie mieli możliwość yy, wpaść na taki koncert. Yy, najbliższy piątek, yy, Carpenter. 27 września, Kuźnia Muzycznych Klimatów, to będą takie dwa najbliższe dni koncertowe, więc serdecznie wszystkich zapraszam. Kuba, dziękuję Ci za to spotkanie. Oglądam The Voice of Poland ze względu na Ciebie. I <grymne> mocno trzymam kciuki. Ja również dziękuję i zapraszam do oglądania bitew. Jakub Zajączkowski był naszym gościem. Muzyk, wokalista, autor tekstów, uczestnik dziesiątej edycji programu The Voice of Poland. Dziękuję. Dzięki.